zdrowia, szczególnie dla normalnych. No ile czasu ma Tajwan, żeby się zamienić w jeżozwierza? Jeżozwierza z rakietami przeciwko Chinom. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Strzeleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach bardzo często zdemonetyzowanych filmików. No teraz taka bardzo wielka, kolosalna lekcja z tej ruskiej inwazji na Ukrainę. No to jest to, że sankcjami ekonomicznymi no to za bardzo nikogo się nie pogoni, nikogo się nie odstraszy. Także Putin i cała jego grupa nie przejmowała się, no i napadła na Ukrainę. Cała ta inwazja została przeprowadzona pomimo ostrzeżeń. No zajmuje to już 70 dni, no ale niestety te pogróżki Zachodu, czy Ameryki, Europy w ogóle nie zadziałały. No i teraz trzeba się zastanowić, co może być z Tajwanem, no bo jednak chyba oryginalny plan to był taki, że Rosja zaatakuje Ukrainę, Ukraina się podda, Ukraina będzie miała rząd kolaboracyjny, zrobi się związek Rosji i Ukrainy, no i wtedy Chiny zaatakowałyby Tajwan, Tajwan też by szybko się poddał. Rząd kolaboracyjny by nastąpił, no tak jak się stało w Hongkongu, powiedzmy, czy w Makao, to wszystkie te rzeczy po prostu przechodzą w ręce Chińczyków, no ale tak się nie stało. No i teraz jest pytanie, kiedy Chiny zaatakują Tajwan. Jeżeli myślą zaatakować za 2-3 lata, no to będzie dosyć późno, szczególnie, że to już będzie po wyborach amerykańskich 2022, gdzie kongres diametralnie się zmieni. No jeżeli poczekają ze 2-3 lata, no to będzie po wyborach 2024, kiedy prezydentura również się dramatycznie zmieni. No i wtedy już będzie troszeczkę za późno. No ale jeżeli by przesuwali, no to Chiny mają szansę się obronić. No. Problem jest taki, że ekonomia... Izrael jest w podobnej sytuacji, tak? Izrael może być napadnięty przez Arabów naokoło. Tam Iran ciągle się odkrzykuje, że ich zbombarduje, zniszczy i tak dalej. No wszyscy naokoło to krzyczą. Także ekonomia Tajwanu jest o 2/3 większa od Izraela, no ale wydatki na obronę są o 2/3 mniejsze niż od Izraela. Także to jest dosyć dramatyczna różnica. No i teraz jest takie pytanie, co Tajwan mógłby zrobić. No, ta nowa technologia i cała ta sytuacja na Ukrainie, no to pokazuje, że najróżniejszego rodzaju drony, rakiety i tak dalej, no to mogą załatwić sporą armię. No fakt jest faktem, że Ruscy wysłali stare jakieś gaziki z II wojny światowej, mieli jakieś bomby, nie bomby, czołgi, które też tam ledwo zipały. Ruscy nie mieli tej nowoczesnej broni, tak jak Chiny przypuszczalnie by miały, no ale jednak ta inwazja na wyspę, no to też jest troszeczkę inna, także przeliczenia tych ruskich, no to są troszeczkę inne niż Tajwanu. Tak jak był Dawid i Goliat, no i Dawid taką procą na sznurku po prostu załatwił potężnego Goliata, no to teraz właśnie Ukraińcy zatopili między innymi ten cały rosyjski okręt wojenny na Morzu Czarnym. No to były dwie potężne takie pociski sterowane Neptun.
Także jakby Tajwan zaczął kupować, powiedzmy, podobne rakiety, pociski sterowane w Ameryce, to one się nazywają Harpoon, no i przeznaczyliby, powiedzmy, tylko 0,3% swojego dochodu narodowego, to mogliby dostać 400 z tych pocisków sterowanych. No i by załatwili. Jakby też 100 mil, czyli 170 kilometrów Chińczycy chcieliby przekroczyć, no to to w sumie Tajwan by tam ich rozwalał po kolei. Miny wodne też jeżeli by zaczęli kupować. Dobre są te z jakiegoś powodu tureckie drony Bayraktar, no ale to jest 2 miliony dolarów, to są ciężkie pieniądze, no ale to też im by pomogło. Chińczycy nie wiadomo jakie produkują drony, przypuszczalnie chyba lepsze niż te tureckie, no ale to wszystko by pomogło. Za kilkaset milionów mogliby kupić kilka tysięcy tych Switchblade dronów, które też wykonują swoją robotę, lądują z najróżniejszymi małymi pociskami, pojazdy opancerzone atakują i tak dalej, i tak dalej. No jest to małe kundelki, ale gryzą dosyć nieźle. Ameryka dała Tajwanowi dwa bataliony rakiet Patriot. No to są też ciężkie pieniądze. Za następne 3 miliardy mogliby dokupić następne dwa bataliony. Rakiety Stinger, no to są ciężkie pieniądze, to jest 400 tysięcy za sztukę. To kilka ładnych milionów by na to poszło, no ale to chodzi o przeżycie, tak? Chińczycy przypuszczalnie będą walczyli i nie będą oszczędzali na tych na broni. Tajwan ma bardzo dużo myśliwców. Tajwan ma sporo myśliwców, a do 2026 roku będzie miał 200 myśliwców F-16. Także to jest spora sprawa. Amerykanie wycofują się, zamieniają lotniskowce. Te stare lotniskowce mogłyby trafić do Tajwanu. Także jeżeli Ameryka i sojusznicy amerykańscy, Europa byłaby skłonna pomagać Tajwanowi, no to mogliby się poprawić, mogliby mieć szansę na to, że by się obronili. No w zasadzie no to trzeba myśleć, celem tego wszystkiego to jest to, żeby nie zaatakowali, tak? No bo sam atak jakiś taki fizyczny, no to jest jedna wielka ciężka wojna, no ale jednak trzeba mieć kij za sobą i rozmawiać pokojowo ze wszystkimi, no ale bez kija trzymanego w ręku, no to ciężko wygrać. Na Tajwanie jest wojsko, jest przymusowe, to jest pobór przymusowy, tak samo zresztą jak w Izraelu, no ale to już dużo krajów odchodzi od tego. W Ameryce jest wojsko zawodowe, no i w Tajwanie, na Tajwanie też mogłoby być wojsko zawodowe, no bo to są bardziej zawzięci ludzie z testosteronem, ludzie, którzy chcą być żołnierzami. No a ci wszyscy inni, którzy normalnie by byli w wojsku z poboru, no to mogliby jakoś operować ten sprzęt w jakiś inny sposób, mogliby być prawie że w rezerwie i tak dalej. Także też byliby bardzo pomocni. Dlaczego powiedziałem jeżozwierz? No bo jeżozwierz, jeżeli byliście kiedyś w zoo, no to jeżozwierze, no to mają takie straszne, długie te igły i one w zasadzie
wbijają się dosyć ostro i wypadają z tego ciała jeżdżą zwierza, no ale zostają w ciele napastnika. Tak, także teoretycznie każdy tam, czy wilk, czy lis, czy kojot, mógłby załatwić takiego jeżdżozwierza, no ale to jednak jest tak kosztowne i bolesne, no i może się skończyć zakażeniem, także, że może te zwierzaki, kojoty, lisy, czy wilki nie wiedzą, co to jest zakażenie, no ale czują jakoś, że nie warto im być skaleczonymi. No, jeżdżozwierz, to kiedyś używali tej igły jeżdżozwierza do spławików. To były takie prymitywne, ładne, śmieszne spławiki. No ale to tak na marginesie. Na Ukrainie, no to były te lądowe działania, no teraz jak widać Rusi się wycofywują. No na Tajwanie jest tylko ocean, no jeżeli by Tajwańczycy zatopili armadę chińską, no to byliby w stanie się obronić. Tymi rakietami, no ale muszą zacząć niestety wydawać pieniądze. No teraz Biden raczej by nie będzie pomagał Tajwańczykom, no bo jest bardziej przyjazny Chinom komunistycznym niż Tajwanowi. Także to, no może nastąpić atak, dlatego że cała ta agresja Rosjan, no to przypuszczalnie była synchronizowana z agresją Chin, no bo oni jednak jak mieli igrzyska olimpijskie, zimowe, no to się spotykali, to wszystko napad nie następował w czasie olimpiady zimowej, oni się dogadywali się z Koreą Północną, także coś w tym jest. Tajwan będzie musiał wydawać pieniądze, Ameryka też będzie musiała jednak po nowych wyborach, po nowym kongresie też się wziąć za siebie i jednak zobaczyć, że z bandziorami to nie da rady wygrać. Ruscy są, to jest mała ekonomia i 10 razy mniejsza niż chińska. Chiny, no to jest 1/6 ekonomii światowej. To jest 15% powiedzmy całego świata. No to są ciężkie pieniądze. No i im ekonomicznie, no to co można zrobić? No szczególnie, że ten kraj, który robi ekonomię, no to zaczyna tracić. Najbardziej tracą, później przychodzi jakiś taki wolny rynek, czy tam no nie tyle wolny rynek, co jakieś łamania, czy porozumienia i kraje, które się dogadują albo nie robią tego bojkotu ekonomicznego, czy blokad, no to często wychodzą lepiej niż ci, którzy byli zdecydowani robić te bojkoty, czy najróżniejsze ekonomiczne sankcje. Tajwan czy jest następny? No zobaczymy. W każdym razie Ameryka musi troszeczkę popatrzeć się na uzbrojenia, no i Tajwan również musi popatrzeć się na uzbrojenia. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, jeżeli mieszkacie na Tajwanie, no to jestem ciekaw, jakie tam są wasze wrażenia, czy czekacie na Chińczyków z obawą, czy czekacie z chęcią. Mam nadzieję, że czekacie, no, że nie czekacie, ale że się obawiacie tych Chińczyków. Mam nadzieję, że to się nie zdarzy. W każdym razie głosujcie na Tajwanie, na konserwatystów. Tam były te partie skorumpowane przez komunistów i tam dochodziły do władzy, no ale Tajwańczycy się opanowali.
przekaz zrobił przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, co się dzieje. Rosja została napadnięta tylko dlatego, że Ameryka wycofała się z Afganistanu. Teraz Tajwan może być napadnięty po tym, żeby powiedzmy pomóc Putinowi albo wykorzystać moment, kiedy Ameryka jeszcze nie ma przywódcy, czyli nie ma dowództwa, które mogłoby cokolwiek zrobić z Chinami. Zdrowia dla normalnych.